Od zwycięstwa rozpoczęli piłkarze ŁKS-u nowy sezon rozgrywek pierwszej ligi piłkarskiej. Mająca, podobnie jak Łodzianie, aspiracje do awansu do ekstraklasy Pogoń, Szczecin nie była jednak przeciwnikiem łatwym. Na strzał Krzysztofa Mączyńskiego, odbity przez Radosława Janukiewicza, goście odpowiedzieli uderzeniem Maksymiliana Rogalskiego, po którym zadrżała poprzeczka łódzkiej bramki. W 16 minucie Pogoń objęła prowadzenie. Mariusz Mowlik nie upilnował Olgierda Moskalewicza i doświadczony napastnik ze Szczecina otworzył wynik meczu. 6 minut później mogło być 0-2, lecz Bogusław Wyparło sobie tylko znanym sposobem obronił strzał Mikołaja Lebedyńskiego. Kluczowym momentem meczu była 27 minuta. Mączyński wrzucił piłkę w pole karne, a Mowlik zrehabilitował się za wcześniejszy błąd, doprowadzając do remisu. Pierwsze 20-25 minut to właśnie Pogoń dominowała i stworzyła sobie, może nie 100% sytuacja, ale strzały z dystansu na pewno były sporym zagrożeniem. Udało się tą bramkę zdobyć wyrównującą i to może był taki moment przełomowy. Od momentu straty bramki piłkarze Pogoni gaśli w oczach, ŁKS zaś grał coraz lepiej. W 53 minucie Jakub Kosecki po solowej akcji pięknym uderzeniem zdobył gola, który jak się okazało dał ŁKS-owi 3 punkty. Trener mi mówił, że on schodzi do środka i strzelał. Udało mi się akurat jeden strzał, chyba na bramkę oddałem, ale szukałem tych strzałów i akurat cieszę się, że ten jeden jedyny wpadł w bramkę i dał ŁKS-owi 3 punkty w tym bardzo ważnym meczu, prawda? Łodzianie jeszcze dwukrotnie zagrozili bramce gości, ale bez efektu. Strzał Mączyńskiego obronił Janukiewicz, zaś uderzenie świetnie grającego Dariusza Kusa było odrobinę za mało precyzyjne. Liczy się jednak wygrana na początek rozgrywek. My się troszeczkę baliśmy, muszę powiedzieć szczerze, tego meczu. Tak, dużo nowych zawodników, trochę mało czasu na zgranie, ale z biegiem czasu byliśmy na pewno drużyną lepszą. Po strzeleniu tej drugiej bramki troszeczkę się cofnęliśmy, ale to jest naturalne, prawda? Po każdej strzelonej bramce, jak się już czuje lekko zmęczenie i czuje się pismo nosem, że można się cofnąć, zostało trochę czasu, żeby obronić ten wynik, to się cofa. Wtedy nas Pogoń przycisnęła, ale myślę, że od 17 minuty, gdzie straciliśmy bramkę, do 70, 75 byliśmy drużyną lepszą i nie ma co nawet dyskutować na ten temat, że Pogoń mogła tu zremisować czy coś, bo byliśmy drużyną lepszą i zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Podobnie myślało 4000 kibiców, którzy pożegnali piłkarzy owacją na stojąco.